Dzień dobry, Dąbrowski Adrian z Forum Nieruchomości. Znajdujemy się dzisiaj w dzielnicy Stradom przy ulicy Chrobrego 40/42. Jesteśmy właśnie w trakcie przygotowywania nowej oferty domu jednorodzinnego na pięknej, zaaranżowanej działce. Dom składa się u góry z 5 pokoi oraz 2 łazienek. Na dole jest wielki salon, jadalnia i kuchnia. Zapraszam Państwa do obejrzenia domu. Dom jest podzielony na dwie części. Z lewej strony mamy część dzienną, tam jest salon, kuchnia i wyjście na taras. I zaraz przy wejściu z tej strony jest oddzielona część z wejściem na górę, gdzie znajdują się sypialnie i dwie łazienki. Zaczniemy od części dziennej. Tutaj mamy przedsionek, w którym znajduje się obecnie jadalnia i wejście do kuchni. Kuchnia jest oddzielona od salonu. Z kuchni również mamy wyjście na taras. Ma to swoje, ponieważ gotując, zapachy nie przechodzą nam do części dziennej. Tutaj znajduje się salon, też z częścią jadalnianą oraz wyjściem na pięknie, cudownie zagospodarowany ogród. Mam nadzieję, że uda nam się ująć piękny ogród w całości. Ogród wyposażony jest w system nawadniania automatyczny. Codziennie rano i wieczorem trawa się podlewa. Fajnie po całym dniu pracy siąść sobie na tarasie i popatrzeć sobie na swoją zieleń, która naprawdę robi wrażenie. Przejdźmy teraz do części sypialnianej. Dom jest dosyć spory, więc trochę nam zajmie podróż. Ulica Chrobrego położona jest w bardzo cichej części Stradomia. Teren nie jest zalewowy. Droga jest tylko dla ludzi, którzy tutaj mieszkają. To nie jest uczęszczona droga. Ona jest utwardzona, celowo nie jest zrobiony asfalt, żeby ten ruch w jakimś stopniu ograniczyć. Tutaj znajduje się dolna łazienka dla gości. Tutaj znajduje się kątłownia i perełka właścicieli, własna saunia na podczerwień oraz prysznic. Jest tam też pralnia. Zapraszam Państwa na tą część sypialnia. Jak już wspomniałem, na górze znajduje się 5 sypialni, w tym jedna z własną łazienką oraz dodatkowo jedna łazienka dla wszystkich. Cały dom nie wymaga żadnego nakładu finansowego. Wszystko zostało niedawno odświeżone, odremontowane. Przejdziemy teraz do pokoju, w którym znajduje się własna łazienka. Można pokoje połączyć, bo łazienka znajduje się po tej ścianie, więc można sobie to ewentualnie przerobić. Ale to jest w opcji. I na lewo, tam gdzie Państwo widzą, zaraz znajduje się łazienka. Przejdziemy teraz do ogólnodostępnej łazienki. Ta jest całkiem spora. Tutaj mamy dwie umywalki, WC, bidet oraz wannę z lewej strony.
Zostały nam jeszcze dwa pokoje do obejrzenia. Jak mówiłem, dom jest całkiem spory. Z tego pokoju, gdzie teraz będziemy, mamy też wyjście na balkon i widok na ogród. Sąsiedztwo, jak widać, nowych domów jednorodzinnych. Nie ma tu nic, co by zakłócało ten piękny widok z okna. Ulica Chrobrego charakteryzuje się też bardzo dobrą komunikacją oraz dojazdem do centrum miasta. Zaraz, jakieś 300 metrów stąd, znajduje się komunikacja autobusowa. Dojazd do miasta stąd to jest jakieś 5 do 7 minut. Tu jest pokój. Państwo sobie wypoczywają, czytają książki. To jest pokój z oknami na wschód. I została jeszcze ostatnia sypialnia. Piąta na górze. I to jest pokój dla gości. W domu, w bryle budynku są dwa garaże, jedno stanowiskowe, mieszczą się spokojnie dwa samochody. Ogrzewanie domu jest gazowe. Cała oferta domu pojawi się już niebawem na naszej stronie. Link do ogłoszenia znajdziecie Państwo w komentarzu. Tak jak wspomniałem, znajdujemy się w dzielnicy Stradom, ulica Chrobrego 40/42. 5 minut autem do centrum, 300-400 metrów do komunikacji autobusowej. Dom nie wymaga żadnego nakładu finansowego. U góry 5 sypialni, 2 łazienki, na dole kuchnia, salon, jadalnia, łazienka, ogrzewanie gazowe, dom z własną sauną, 2 garaże. Sferą nieruchomości, Dąbrowski Adrian. Dziękuję za oglądanie.